Proszę Państwa, bardzo dużo tematów dzisiaj w potrójnym espresso, ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Jeszcze w tym tygodniu może dojść do niejawnego posiedzenia Sejmu w związku z atakami cyfrowymi na polskich urzędników. Takim ofiarą takiego ataku padł między innymi Michał Dworczyk w zeszłym tygodniu. I poprosimy od razu o komentarz naszych gości dzisiaj. Trójka wspaniałych posłów. Jerzy Wcisła, Koalicja Obywatelska. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Stanisław Żuk, Koło Poselskie Kukiz 15. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. To zaczniemy może od pana senatora Wcisły. Proszę o komentarz do spraw ataków cybernetycznych na Polaków. Pan pamięta oczywiście ten wpis stworzony kulawą polszczyzną, taką z silnymi rusycyzmami. To był temat prasowy w zeszłym tygodniu. Ewidentne było, że jest to rosyjski atak. Znaczy, mamy do czynienia już z taką rzeczywistością w skali światowej, że to, co się dzieje w świecie wirtualnym, wydaje się nierzeczywistym, rzutuje na rzeczywistość tą fizyczną, także i polityczną. Wiemy o tym, że służby, bo mówił pan o tych koślawych, niepolskim słownictwie, to wiemy o tym, że hakerzy mieli duży wpływ na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, tych poprzednich wyborów. Ja myślałem, że mówi pan o roku 2020 i zamarłem. Nie. Te nie zostały, nie. To było wszystko w porządku. Jeszcze tego nie ma. Ja mówię przede wszystkim dlatego o tym, że musimy sobie uświadamiać, że to, co się dzieje w świecie wirtualnym, ma wielkie znaczenie dla naszego życia, tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, fizycznego. I trzeba się nauczyć w tej rzeczywistości żyć. Pan był również atakowany w ten sposób? Nie, ja nie mam tego pecha, żeby ktoś się próbował do mnie włamać, póki co, ale też powiem szczerze, że wyciągnął z tego wnioski i zmieniłem hasła. Te podwójne zabezpieczenia też zaczynam stosować. To bardzo, bardzo dobry wniosek. Stanisław Żuk, Kukiz 15. Ale żeby nie było takiego ryzyka, żeby je zmniejszyć, to próbuję się zabezpieczyć. Stanisław Żuk, Kukiz 15. Potrzebne są Sejmowi posłom szkolenia dotyczące szyfrowania informacji, podwójnego zabezpieczenia konta e-mailowego, no i przede wszystkim zasad posługiwania się kontami na portalach społecznościowych, bo tędy poszedł atak na ministra Dworczyka. No tak, my jako osoby publiczne musimy mieć świadomość, że w różny sposób jesteśmy obserwowani, czy to podczas naszego codziennego funkcjonowania, ale również naszej działalności na różnych nośnikach internetowych. Jeśli chodzi o zadane przez pana redaktora pytanie, uważam, że szkoleń nigdy za wiele. Tym bardziej, że mamy do czynienia też z nami, posłami, w różnym wieku i różnych umiejętnościach obsługiwania tego typu nośników. Na pewno zabezpieczenia powinny być optymalne. Z kolei tak czy inaczej na pewno jest niedobrze, że jednak jest kontynuowany w jakiś sposób atak innych służb na naszych obywateli, na naszych parlamentarzystów, ministrów. To jest bardzo zły sygnał, bo też pokazuje, że jednak mamy do czynienia z taką wojną podjazdową, której absolutnie nie powinien być w cywilizowanym świecie stosowany. Senatorze, panie pośle, Polska ma do czynienia z wojną podjazdową od 350 lat. Niemalże co roku nasi politycy, działacze, dziennikarze, osoby z mediów są atakowani przez ciągle z tego samego kierunku. Może pora by się nauczyć, że każdym dostępnym narzędziem będziemy w ten sposób atakowani, jakby no, dopóki sytuacja geopolityczna się nie zmieni. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, obok tych ataków zewnętrznych, czyli właśnie zaatakowania skrzynki i publikacji danych sfabrykowanych, fejkowych, podawanych jako zdobycze z konta Michała Dworczyka, polskie media rozpętały
histerię mówiącą o tym, że polscy urzędnicy nie potrafią korzystać, że państwo jest w niebezpieczeństwie, kiedy, no właśnie, Michał Dworczyk pełni funkcję ministra. Dlaczego nie było prostego zrozumienia, że to jest atak i ten urzędnik z tym nie ma nic wspólnego, tylko chęć wykorzystania go w walce z rządem? No, panie redaktorze, niestety każde działanie, które się w Polsce dzieje, nawet tak jakby atak z zewnątrz, no jest przez opozycję wykorzystywane przeciwko PiS-owi, przeciwko rządowi i tutaj mnie akurat to niestety nie dziwi. Natomiast no, problem jest oczywiście szerszy, dlatego że ataki zdarzają się na polityków w całym świecie. W Stanach Zjednoczonych przecież w atak upadła ówczesna sekretarz stanu Hillary Clinton, padają wielkie korporacje, niektórzy urzędnicy bardzo wysocy także w Brukseli. No i tutaj jest oczywiście działanie rozmaitych służb, które powinny zabezpieczać. Ja rozumiem, że te posiedzenie Sejmu, które będzie, być może także Senatu, nie wiem, no to przede wszystkim przedstawienie tych informacji, aby uzmysłowić, w jakim myśle się żyjemy, bo codziennie się posługujemy Twitterami, Facebookami, kontami, to jest pewna taka rzeczywistość. Czujemy się w jakimś zakresie bezpieczni, a jak się okazuje, no nie jesteśmy do końca bezpieczni. My jako politycy, przez wszystkich opcji politycznych, więc myślę, że ta informacja, to niejawne posiedzenie Sejmu, to przede wszystkim jakby takie przypomnienie, w jakiej my rzeczywistości żyjemy, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy i jak jest duża skala. Tymczasem posiedzenie Sejmu już dzisiaj zupełnie jawne będzie głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. No i do wyboru są dwie kandydatury. Senator Lidia Staroń, kandydatka Zjednoczonej Prawicy, poza chyba partią Porozumienie, chociaż to się dopiero wyjaśni, i profesor Marcin Wiącek, prawnik, kandydat opozycji. Stanisław Żuk, Kukiz 15, jak panowie będziecie głosować? Może zacznę od tego, że osobiście kandydatów żadnej z osób nie znam. Na pewno ważne jest to, że poprzez aktywność pani senator Lidii Staroń, chociażby w mediach, w programach takich publicystycznych, mogłem obserwować jej aktywność. I uważam, że jest to osoba wrażliwa społecznie, wrażliwa na krzywdy wielu ludzi i w mojej ocenie już należałoby zakończyć wasz, nasz. Ja akurat nie należę do żadnej partii i dla mnie takie podejście wasz, nasz kandydat zupełnie jest niezrozumiałe, mimo że mam jakieś doświadczenia. A na kogo pan zagłosuje? No, ja zagłosuję zgodnie z naszymi ustaleniami ugrupowania Kukiz 15 na panią Lidię Staroń. No bo właśnie, tu przechodzimy do wczorajszego w czasie konferencji prasowej, Porozumienie programowe między PiS-em a Kukiz 15. No i te trzy postulaty państwa, czyli sędziowie pokoju, dzień referendalny i ustawa antykorupcyjna, znajdą się w pakiecie ustaw proponowanych Sejmowi przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak długo ten mariaż pana zdaniem potrwa? Ja chciałbym, żeby on trwał do czasu zrealizowania i przede wszystkim tych postulatów, które są w porozumieniu. A co dalej będzie, życie pokaże. Natomiast Kukiz szedł do wyborów czy prezydenckich, czy parlamentarnych dwukrotnie z określonymi postulatami i trzeba też zrozumieć postawę naszego lidera, a mianowicie taką, że jeżeli nic by mu się nie udało wprowadzić w czasie obecnej kadencji, to mógłby sobie gdzieś tam w przyszłości odpowiedzieć, że niestety może nie zmarnowałem czas, walczyłem, ale byłem nieskuteczny. Dzisiaj pojawia się szansa, żeby jednak przynajmniej część postulatu, bo ich jest dużo więcej, sędziowie pokoju, to jest przecież coś, co ma usprawnić nasz system, czy tutaj ustawa antykorupcyjna, no przecież
są ludzie, którzy no nie są czyści, a jednak sprawują wiele funkcji ważnych, menedżerskich, samorządowych i innych. I tu na pewno trzeba z tym sobie w kraju poradzić. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej postulatów zostało zrealizowanych ugrupowania Kukiz 15. No jasne, i zobaczymy. Czyli do końca kadencji PiS-owi nie warto tych postulatów realizować, bo wtedy będziecie państwo czekać. Jerzy Wcisło, Koalicja Obywatelska. Jak państwo przyjmują to porozumienie? Ja spotkałem się z komentarzem, że to jest dowód na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości, czy rzeczywiście? No bez wątpienia Prawo i Sprawiedliwość szuka luki, która się zrobiła po wewnętrznych wojnach, między innymi Solidarną Polską i nawet tych czterech posłów Kukiz 15 są jakąś zdobyczą. Ja trochę się dziwię partii Kukiz 15, ale to jakby nie jest mój problem, ani nie jest dla mnie wielką tragedią, jeżeli tych czterech posłów wesprze Zjednoczoną Prawicę. Bo ja bym z tymi głównymi motywami takiego porozumienia, poprawienia głównie wymiaru sprawiedliwości, akurat do ugrupowania, które lansuje taki styl pracy z wymiarem sprawiedliwości, jaki stosuje Ziobro, nigdy nie przystąpił. No ale to jest wasz problem, w moim odczuciu bardziej polegający na tym, że trzeba sobie zapewnić tym paru posłom start w drugiej kadencji niż reformować Polskę. Także nie jestem zachwycony tym mariażem, ale taka jest specyfika. No, nikt by się nie spodziewał takiego komentarza z pana strony. Oczywiście. Do Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? No to ja oczywiście poprę pana profesora Marcina Wiącka, to drugi kandydat, który jest przez nas poparty po Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz, który nie ma żadnych powiązań politycznych i nie będzie służył żadnemu ugrupowaniu politycznemu. Tak, oczywiście, no bo państwo popieracie wyłącznie apolitycznych i apolityczne instytucje. Mówił o tym Rafał Trzaskowski w poprzednią sobotę, mówiąc, że trzeba zdepolityzować urzędy po to, byśmy my je przejęli. No, pewnie powiedział dwa słowa za dużo. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Ten mariaż z Kukiz 15 to dowód słabości Prawa i Sprawiedliwości? Nie, to oczywiście jest w dwóch wymiarach. Po pierwsze, no, wzmocnienie zaplecza parlamentarnego dla rządu. Każdy rząd, im więcej posłów popiera, tym lepiej. Ale z drugiej strony to także otwarcie się programowe na różne rozwiązania. No, Prawo i Sprawiedliwość chce rządzić, chce przekonywać jak największą ilość Polaków do siebie i wsłuchujemy się także w te postulaty programowe, które od wielu lat Paweł Kukiz zgłosi. Ustalenia między liderami, między prezesem Jarosławem Kaczyńskim a Pawłem Kukizem odnośnie tych trzech ustaw zostało zawarte, a jak będzie dalej ta współpraca wyglądała, to tak jak pan poseł Stanisław Żuk powiedział, życie pokaże. Jasne. A jak było z kandydaturą pani Lidii Staroń? Kto ją pierwszy podnosił jako ewentualną osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich? To pytanie do mnie? Tak. Znaczy, no myśmy zgłosili oczywiście panią Lidię Staroń jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wiemy, że tutaj koleżanki i koledzy z Porozumienia no, mają troszeczkę inne zdanie. No tak, ale właśnie chodzi o to, że podobno właśnie Jarosław Gowin był pierwszą osobą, która kandydaturę pani senator Staroń zgłaszała. Nie wiem tego. Być może były i pewnie na pewno były jakieś rozmowy między panią Staroń a panem premierem Jarosławem Gowinem, ale to trzeba byłoby się ich pytać. Formalnie pan premier Gowin zgłosił innego kandydata. Czy prawdą jest, że profesor Wiącek reprezentuje Porozumienie w sporze z wewnętrznym tak naprawdę sporze z Adamem Bielanem? Ciężko mi i nie chciałbym wchodzić w wewnętrzne sprawy naszego koalicjanta, czyli Porozumienia. Dzisiaj dla nas jest istotne, że naszym kandydatem jako PiS-u jest pani senator Lidia Staroń. No i będziemy się zastanawiali oczywiście, jaki będzie wynik głosowania. Tutaj pan senator Wcisła
mówi, że już tam zagłosuje na któregoś z kandydatów na profesora Wiącka, no najpierw ten kandydat musi zostać być wybrany w Sejmie, abyśmy mogli rozpatrywać jego kandydatury w Senacie. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało. Tymczasem jesteśmy po głosowaniu. Szanowni panowie, to jeszcze musimy omówić głosowanie z Rzeszowa. Wielkie nadzieje, wielkie napięcie po obu stronach sceny politycznej, bo to pierwsze takie duże głosowanie po wyborach z 2019 roku. No i co? No i Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w Rzeszowie. Tak przynajmniej zrozumiałem z komentarzy partyjnych, pan senator Wcisło. Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica przegrała wybory w Rzeszowie. Czy kandydaci tych formacji przegrały wybory w Rzeszowie. Wybory w Rzeszowie pokazują... A wcześniej PiS rządził w Rzeszowie? Ja nie mówię, czy wcześniej rządził, czy nie rządził, bo oczywiście poprzedni prezydent nie był z Prawa i Sprawiedliwości, ale wybory wygrał kandydat nie popierany przez prawicę, a wręcz przegrali ci kandydaci wskazywani przez Zjednoczoną Prawicę. I to jest fakt. I chciałem też, bo ten przykład Rzeszowa czegoś uczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli opozycja się zjednoczy, to ma więcej wyborców niż Zjednoczona Prawica. I tak było w wyborach parlamentarnych. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość przekonało do siebie więcej wyborców niż opozycja, tylko Prawo i Sprawiedliwość potrafiło dostosować się do ordynacji wyborczej. My nie potrafiliśmy. W Rzeszowie ten błąd naprawiliśmy, zjednoczyliśmy się i wygraliśmy te wybory. I w Senacie jest ta sama sytuacja. Zjednoczona opozycja daje sobie radę, bo jest zjednoczona. I wierzę w to, że i Senat, i Rzeszów nauczy naszych liderów tego, że jeżeli współpracujemy razem, dogadujemy się razem, to mamy większość wyborców także w skali całego kraju, bo wybory parlamentarne, przypomnę, 900 tysięcy osób. Wraca pan do tez, że w Polsce są dwie partie PiS i antypis, i ten antypis może mieć dowolne barwy ideowe, osobiste, dowolny program. Ważne, żeby był antypisowski. Czy zgadza się z tym pan Stanisław Żuk, poseł koła poselskiego Kukiz 15? PiS i antypis w Polsce? Już za chwilę odpowiem na to pytanie, ale chciałem się odnieść do jednej części wypowiedzi pana senatora Wcisła. Proszę nie spłaszczać problemu ugrupowania Kukiz 15 do zabezpieczenia sobie tylko listy wyborczych, miejsca na listach wyborczych, bo absolutnie dla tego ugrupowania to nie jest priorytetowe, a są postulaty, o których rozmawialiśmy wcześniej. Ja jestem najlepszym przykładem, że nie zamierzam startować w kolejnych wyborach i takie określenie, bo to jest państwu wygodne, że tylko o listy chodzi, jest po prostu no, pewnym politycznym nadużyciem. To teraz odpowiedź na pytanie. Teraz odpowiedź na zadane pytanie. Tak się składa, że ja mam za sobą doświadczenie 24 lat bycia samorządowcem, ale jako radny gminny, wojewódzki, 16 lat przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego i nie mam żadnych złudzeń. Tu żadna, kto się do kogo przyklei, jaki kandydat dostanie szyldy partyjne, to jest drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest osoba, która jest rozpoznawalna w lokalnym środowisku. I tu myślę, że podstawową sprawą i tego wygranego sukcesu, czy sukcesu pana Fiołka, to jest przede wszystkim jego rozpoznawalność w środowisku Rzeszowa. To, że oficjalnie gdzieś się zgodził i pewnie tak się dogadali wszyscy po kolei, że jest to przedstawiciel opozycji, to rozumiem, że tak się po prostu medialnie zostało to sprzedane i to poparcie było, bo było widać na spotkaniach. Natomiast ewidentnie wygrała osoba, a nie żadna partia. Senator Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość. Podsumowanie tej dyskusji o PiSie i antypisie Rzeszowie. Jak to jest, proszę pana? Tyle ile osób, tyle będzie miało swoich teorii. Natomiast no, ja się zgadzam z tym, że lepiej być zjednoczonym niż podzielonym. I myśmy faktycznie w Rzeszowie de facto mieli trzech kandydatów prawicowych. No mieliśmy dwóch kandydatów z obozu Zjednoczonej Prawicy i przecież pan Braun no też był kandydatem, co by nie powiedzieć, prawej strony. No i to te trzech kandydatów prawicy szeroko rozumianej
pewnie też troszeczkę zdemobilizowało naszych wyborców, bo to było widać już po tych pogłębionych sondażach. Natomiast no, jedność zawsze jest wartością dodaną. Ja podam inny przykład, mniej znany panu posłowi Żukowi, ze względu na to, że jest to powiat zgorzelecki, bardzo mocno temat znany. W tą samą niedzielę, co w Rzeszowie, były wybory w Bogatyni. Tam mieliśmy troszeczkę inną sytuację. Był jeden kandydat no, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość i bardzo wielu kandydatów opozycji. I nasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości wprawdzie nie wygrał wyborów, ale dostał ponad 49% głosów. Zabrakło mu chyba 0,7%. Drugi kandydat dostał 18%. Zawsze jedność mobilizuje, jedność jest tą wartością dodaną i w tym zakresie zgadzam się z panem senatorem. I to będzie puenta tej rozmowy. Panowie, pięknie dziękuję. Życzę miłego, słonecznego dnia. Jeśli macie państwo instalacje fotowoltaiczne, to będą one pracować dzisiaj bardzo pięknie. Tyle. Kłaniamy się pięknie. Dziękujemy. Do widzenia panom. A my przechodzimy do kolejnego punktu programu i będzie nią rozmowa z publicystą Maciejem Hutkiewiczem.